Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, to jest Amnezja, Mroczny Obłęd. Wybaczcie, że tak dosyć rzadko pojawiają się filmiki na moim kanale, tak na start powiem. Ostatnio miałem straszną zadymę i po prostu ciężko jest mi się jakkolwiek ogarnąć tym wszystkim, ale idziemy dalej w naszym custom story. Ten ekran ładowania wcale nie wróży nic dobrego, no ale zaraz zobaczymy, o co będzie dokładnie chodziło. Schodzimy w mroki podziemi. Ciekawe jest, nawet nie wiedziałem, że tutaj będzie nowa lokacja, ale jak się okazuje, jest tutaj przejście do nowej lokacji. Także zaraz się dowiemy, co tam ciekawego na nas po prostu czeka. No cóż, nie jest już tak ciemno przynajmniej, jak było poprzednio. To jest jakiś plus. Okej, jest jakby woda, tak? Zwyczaj jak jest woda, to nie za dobrze świadczy o okolicy. Zapalmy może chociaż tutaj lampkę. Ach, wskoczę, żeby nie było niedomówień, że czasami tu jakiś potwór biega w coś w tym stylu. Nie wygląda, jak biegał to jakiś stwór. Na razie gra muzyka. Póki gra muzyka, to ja jestem generalnie optymistycznie nastawiony. Ale kiedy muzyka się skończy, to najczęściej zaczyna się burdel! Fuck! Jak ja mam od niego uciec? Teraz! No właśnie. Także stay out of the water. No fajnie, cieszę się, tylko pytanie brzmi, jak mam się dostać już do jakiegoś tego, na jakiś wyższy poziom, jeżeli do jasnej anielki ten potwór po prostu mnie dogania i zabija, ja nie zdążę zrobić nic. No nic, dobra, idźmy w takim razie. On chyba jeszcze nie jest uwolniony w tej sytuacji. No wyjdź. Plusk. Co to, nie ma go? Czyżby udało mi się go pozbyć? Wskoczymy tutaj. No dobra, no to jeżeli go nie ma, to zbieramy. W takim razie zbieramy żniwa. Aaaa, nie mogę tam skoczyć. O, jest. Paregorik, co to jest paregorik? Okej, to jest na psychę, dobra, to niech będzie na psychę. Ja tymczasem zobaczę, czy nie ma czy sami jakiejś rzeczy, która może mi się przydać. Tego coś czuję, że nie mogę odsunąć. Co gorsza, nic tu nie widać. Nie widać tam żadnych rzeczy. To jest dosyć złym objawem, bo wolałbym jednak, żeby coś tutaj było. Zwłaszcza, że bardzo potrzebuję tej oliwy do jasnej anielki, bo już mam, patrzcie, jak mało tego. Mało... No wiecie czego, no mało mam już w zapasie tego. Zobaczcie, nie mam chyba nawet żadnej tej. Nie mam, oczywiście, że nie mam. Także zgnałem dosyć słabo. I to jakieś kolejne te. Nawet jak ja mam tu wskoczyć właściwie, kto wie. A tutaj co tu jest? Nie, tylko brudne te. Wezmę w takim razie jedno z tych pudełeczek i je tam zaniosę. Dobra, i spróbujemy w ten sposób właśnie tutaj wskoczyć. No i teraz się udało. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Idźmy dalej. Okej, jest kolejny potwór. Bo słyszałem ten dźwięk. A on może znaczyć tylko jedno. Hopsi. Zbierzmy. Olej! Okej, jesteśmy ratowani. Kochani. Ale ja chcę koniecznie przejrzeć wszystkie tutejsze elementy. O, szczególnie szuflady. Szuflady są jak dla mnie najważniejsze, dlatego że najczęściej w nich są jakieś różne ciekawe rzeczy. Dobra, tu się tutaj zatapia, więc nie chcę tutaj się bawić. Przeskoczmy. On chyba nie reaguje na światło. Więc generalnie nie muszę się obawiać o to. O, ale tutaj trzeba się powskoczyć. Nie wiem nawet, gdzie jest ten potwór. Ups! Okej, już wiem, gdzie jest. Jest po prostu niedaleko mnie. Hops. Hops, spróbujmy tutaj się dostać. Niech on tam idzie. Mi na tym zależy, żeby on się stąd jak najszybciej wydostał. A co jest tutaj? Bo to jest ciekawa sprawa. Ja bym chętnie zobaczył, bo tutaj jakby można to poruszać. Ale nie można tego odsunąć aż tak daleko, żeby zobaczyć, co tam jest. Ale tam chyba nic ciekawego nie ma. Dobra, to możemy iść dalej. Skoro udało nam się go spłoszyć stąd, to co, lecimy po prostu dalej, nie? I tyle. O, lo. Jest. Przeżyłem. Boże, jak my tam biegniemy teraz? Tam nie ma drzwi. Biegniemy. Run for your life, for fuck's sake. O, nie! Nie! O! Jest. Boże, udało mi się wskoczyć tutaj. Co by było, jakbym tutaj nie wskoczył? To była bieda dopiero. A da się to jakoś, nie wiem, wskoczyć jeszcze wyżej? Shit, nie da się.
Tam widzę jakieś te, jakieś skrzynki, to przeskoczmy tutaj. Okej, okay, udało się. O, i tutaj się da już wejść. Zapalę światło, żeby nie zużywać oliwy. O, w ten sposób, żeby coś chociaż się tutaj świeciło. A ja się rozejrzę, co ja tutaj właściwie muszę zrobić, bo ja tutaj nie widzę nic. Właściwie nie widzę tutaj żadnych elementów, które mogłyby mi się przydać. Zeskoczymy sobie tutaj. Okej, okay. I czy tutaj coś można zobaczyć jeszcze? No potwór jest gdzieś tutaj, tak? Dobra, ja może zobaczę jeszcze w Mementos, jakie ja mam konkretnie... Aha, nie mam żadnych na razie tych poleceń. No nic. No nie wygląda tutaj obiecująco cała sytuacja. Na pewno nie jestem w stanie tutaj wskoczyć, chyba jednak nie. Dobra, przeskoczmy w takim razie. Ulala, uciekam. Oh shit! Ledwo zdążyłem. No ale wygląda to, że musimy iść w tą stronę jakby, więc ja nie rozumiem. Czego ja szukam? Dobra. Mam tam akwareia. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie tutaj pobiec. On jest dosyć wolny w przechodzeniu przez tą lokację. Więc mamy o tyle dobrego, że nie jest mu łatwo się dostać. Niech pomyślę. Może weźmiemy tutaj ten. Chociaż to już wskazuje się automatycznie chyba na ten, na... Patrzcie! Ja tam normalnie widzę ten. Zobaczcie, zaraz zobaczcie. Tam. Widzicie? Tam jest klapa. Też ja nie zauważyłem wcześniej tej klapy. Czyli musimy się dostać jakby tam. O, super. Trafiłem nie tam, gdzie chciałem. No dobra. Jeszcze mi się zgasiła ta latarnia. Dobra, to wybiegniemy stąd w takim razie. Ja sobie stąd ucieknę. Skoczę sobie tutaj. I spróbujemy to zrobić jakoś inaczej. Niech pomyślę. W ogóle muszę postukać trochę. Chodź, bo musisz przejść tutaj, kochany. Kochany. Dobra, to biegniemy tutaj. Hop. Sobie wskoczę. Jedno z tych pudełek mogę spokojnie wywalić, więc weźmiemy je. O. I wywalimy ciebie. Gdzieś tam. Po prostu niech sobie ten kolega nasz idzie tam. Dobra. Idziemy tak, to wrzucamy szybko tam i biegniemy! Jest. Dobra, tam mamy pudło jedno. Okej, okay, kolejny test. Wyrzucamy i biegniemy! Biegniemy! Jest. Udało się. To biegniemy jeszcze dalej. Chociaż nie, bo tutaj nie biegniemy, nie? O, shit. Jest! Udało się tutaj wbiec. Teraz zbierzemy to, podsadzimy sobie tutaj. Jestem geniuszem po prostu poruszania się w tej grze. Zauważcie, jak ja się tutaj płynnie dostałem. Ups, coś chyba zbiłem. Jeszcze robię bajzel. Okej, okay. I jest. I czy jest to jakaś drabina? Jest! O, udało się, ludzie świata, jestem po prostu mistrzem. Czyli co teraz tutaj, tak? A tutaj też jest woda? Au! Świetnie! Tak ja miałem tutaj zejść. O, wstałem. Okej, okay, tu przynajmniej nie ma wody. Jakiś postęp. Oj, biedaku, ja ci nie jestem w stanie w ogóle pomóc teraz. Kulejesz. Tu jest jakaś skrzynia. Otwórz się. Ach. Teraz jeszcze chwycić to krzesiwo, ale po co mi to krzesiwo? Ja potrzebuję czegoś konkretniejszego. Tam jest w ogóle jakiś aniołek, też go widzicie? Shit, zazwyczaj sytuacje z aniołkami kończą się bardzo źle. Au, co jest? Boże, nic nie widzę. Jeszcze mi zaczęło się pierdzielić w głowie, świetnie. Naprawię sobie mózg w takim razie, chociaż. I idźmy w tą ciemność, Jest anioł, boże, jaka psychodela w ogóle, czujecie to? Matko, tu otworzę, jest jeszcze jedno krzesiwo. Jaka psychodela, matko boska. Otworzę sobie ten, rozpalmy jakiekolwiek światło, bo ja tu zaraz umrę. Musi mi się mózg ustabilizować, bo to co się dzieje, to się w pale nie mieści. Nie dość, że jestem słaby fizycznie, bo jestem uszkodzony mocno, to jeszcze moja psychika ledwo żyje. No otwórz się, kochany. Ja cię potrzebuję. Jest! Jest! Laundanum! O, nareszcie. Dobra. Przynajmniej mózg mi się poprawił. Tu jest ten aniołek. Cześć, kochana. Jaka psychodela. Jezus, jaka psychodela. Boże. Ale przynajmniej nie mam już zepsutego ciała. To jest jakiś plus. Dobra, lećmy w takim razie dalej.
jeżeli to się już udało, to idziemy w tą stronę w takim razie. Rozpalimy jakiekolwiek. Musimy rozpalić wszystko po prostu, bo naprawdę schodzimy jeszcze głębiej. Fuck my life. Co znowu tam? Po prostu jest takie, że jest muzyka, to człowiek się tak bardzo nie boi, jak jest muzyka. Jest! O, latarnia! Matko boska, nareszcie. Nie wiem, co to jest. Są jakieś drzwi, jakieś wrota, jakieś te. To zaraz, ja sobie w takim razie rozpalę tutaj, żeby nie nosić tego. I chętnie bym zobaczył, co jest tam z tyłu, ale tam z tyłu chyba nic nie ma. Nie, nie ma nic. Tutaj jest jakieś coś podejrzanie zakopane, ale też nic tutaj nie ma. Spróbujmy w takim razie użyć tego. Nie wiem, co to jest i do czego to służy. O, coś się otwiera. Nie wiem co. A to? Też coś się otwiera. Ale znów nie wiem co. Jest tu więcej takich dźwigni? Mnóstwo dźwigni. Ciekawa sprawa. Tutaj już żeśmy byli. Zwróćmy się w takim razie już z latarnią, żeby zobaczyć, czy wszystko tutaj zostało, że tak powiem, przeze mnie zabrane. Mnóstwo skrzyni i tak dalej. Z tego co widzę, wracając tutaj ponownie. No okej. No dobra, to chyba jest wszystko. Ja mam jakiś klucz ewentualnie, więc zawsze można użyć tego klucza, jeżeli wszystkie metody zawiodą. Wracamy do tego pomieszczenia. Czy coś tu jeszcze jest? O czym zapomniałem lub czego nie zauważyłem? Nie, wychodzi na to, że chyba nie. Cześć. A czy ciebie mogę otworzyć? To są wrota, nie? Takie do... Nie, tutaj ich nie mogę otworzyć. Ja otworzę, spróbuję jeszcze raz. Coś tu się otwiera, ale co to jest? Bóg jeden wie. Tu są jeszcze jakieś kartony, ale z nimi chyba nic nie zrobimy. To zrobimy to jeszcze raz w takim razie. Chyba, że ja muszę zdążyć po prostu. Podczas jedno i drugie. O, i drugie. O, dokładnie. Dobra. To idziemy. I schodzimy do kolejnego pomieszczenia, które nazywa się Clockwork. I Clockwork chyba zostawię wam na kolejny odcinek. Bo robi się z momentu na moment coraz ciekawiej. Także cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie. To jest chapter 3 customki The Great Work. Zobaczymy się chyba już niedługo. Tylko zobaczę, co się będzie działo tutaj. Żeby czasami tak nie urwać, wiecie, bez sensu. Dobra, także zobaczymy się już niedługo. Zobaczymy, co tutaj w tym pomieszczeniu kryje przed nami ta customka. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!